Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <potassium> <pronunciation> papam Posłany, by głosić dobrą nowinę ubogim. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 20 kwietnia 1988 roku. Katechezy o Jezusie Chrystusie, podczas Środowych Audiencji Generalnych, wchodzą obecnie w ostatnią swoją fazę. Dotychczas staraliśmy się ukazać, kim jest Jezus Chrystus naprzód w świetle Pisma Świętego, nade wszystko w świetle Ewangelii. W ostatnich Katechezach została naświetlona odpowiedź wiary Kościoła na to ewangeliczne objawienie. Naprzód u samych apostolskich początków, z kolei na przestrzeni pierwszych stuleci, w okresie kształtowania się chrystologicznych definicji pierwszych soborów, pomiędzy IV a VII wiekiem. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, współistotny Ojcu i Duchowi Świętemu pod względem bóstwa, współistotny nam, ludziom pod względem człowieczeństwa, syn Boży zrodzony z Maryi Dziewicy. Taka jest centralna prawda wiary chrześcijańskiej, w której wyraża się tajemnica Chrystusa. Do tej tajemnicy należy z kolei posłannictwo Jezusa Chrystusa. Symbol wiary łączy to posłannictwo z prawdą o Chrystusowym Boga-człowieczeństwie, mówiąc zwięźle, że dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i stał się człowiekiem. Poczynając od dzisiejszej katechezy, Postaramy się rozwinąć zwięzłą zawartość tych słów naszego kredo, rozważając kolejno różne aspekty posłannictwa Jezusa Chrystusa. Od początku publicznej działalności mesjańskiej jest to naprzód posłannictwo nauczycielskie. Jezus z Nazaretu głosi Ewangelię. Sam On mówi, że na to wyszedł od Ojca, że na to został posłany, aby głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. W odróżnieniu od swego poprzednika Jana chrzciciela, który uczył nad Jordanem, na miejscu pustynnym, tych, którzy do niego przybywali z różnych stron, Jezus wychodzi ku tym, którym ma głosić dobrą nowinę. Trzeba w tym widzieć ruch i dynamizm właściwy dla samej tajemnicy wcielenia wyjście Boga ku ludziom. Tak więc czytamy u ewangelistów, że Jezus obchodził całą Galileę nauczając w tamtejszych synagogach, że wędrował przez miasta i wsie. Zasadniczo Chrystusowe nauczanie o królestwie ogranicza się do terytorium Palestyny, z czym łączyły się odwiedziny Samarii, nieodzowne przy przechodzeniu z Galilei do Judei, lub na odwrót. Ewangelia wspomina również o stronach Tyru i Sydonu, a więc o Fenicji, a także o Dekapolu, czyli kraju Gerazeńczyków, na drugim brzegu Jeziora Galilejskiego. Niezależnie od tych szczegółów, świadczących o wychodzeniu poza granice Izraela. Jezus stale podkreśla, że posłannictwo jego skierowane jest zasadniczo do Domu Izraela. Uczniom, których wysyła na pierwszą próbę apostolstwa misyjnego, poleca wyraźnie: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z Domu Izraela. Równocześnie on sam jedną z najważniejszych swych rozmów mesjańskich, odbył w Samarii przez studni w Sychem. Ewangeliści świadczą też o tym, iż rzesze jakie szły za Jezusem nauczającym, pochodziły nie tylko z Galilei, z Judei i Jerozolimy, ale także z Idumei i za Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu. Chociaż Chrystus wyraźnie podkreśla, że Jego posłannictwo związane jest z domem Izraela, to równocześnie daje poznać, iż nauka, jaką głosi, dobra nowina ma przeznaczenie ogólnoludzkie. Tak na przykład w nawiązaniu do wyznania wiary rzymskiego setnika, Jezus mówi: Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, ale dopiero po zmartwychwstaniu nakaże apostołom: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Co jest zasadniczą treścią nauczania Jezusa z Nazaretu? Można odpowiedzieć jednym słowem: Ewangelia, czyli dobra nowina. Jezus rozpoczyna je wezwaniem: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Sam termin Dobra Nowina wskazuje na podstawowy charakter Chrystusowego orędzia. Bóg chce odpowiedzieć na to pragnienie dobra i szczęścia, jakie jest głęboko zakorzenione w człowieku. Można powiedzieć, iż Ewangelia, która jest tą odpowiedzią, posiada charakter optymistyczny. Nie jest to jednak żaden optymizm czysto doczesny, żaden powierzchowny eudaimonizm, żadna zapowiedź raju na ziemi. Chrystusowa dobra nowina stawia słuchaczom zasadnicze wymagania natury moralnej, wskazuje na potrzebę wyrzeczeń i ofiar, jest w ostateczności związana z odkupieńczą tajemnicą krzyża. W centrum tej dobrej nowiny znajduje się program ośmiu błogosławieństw. Które określa najpełniej rodzaj tej szczęśliwości, jaką Chrystus przyszedł objawić ludzkości, pozostającej tu na ziemi, w drodze do ostatecznych i wiecznych przeznaczeń. Jezus mówi: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Każde z ośmiu błogosławieństw ma podobną strukturę. W tym samym duchu Jezus nazywa szczęśliwym takiego sługę, którego Pan zastanie czuwającym, gdy nadejdzie. Można w tym dostrzec także eschatologiczną i wieczną perspektywę szczęścia objawionego i głoszonego w Ewangelii. U początku swej działalności mesjańskiej, przemawiając w synagodze Nazaretańskiej, Jezus powiedział: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Chodzi tu o ubogich, nie w znaczeniu tylko ekonomicznym czy polityczno-społecznym. Ale o tych, którzy są duchowo otwarci na przyjęcie prawdy i łaski pochodzącej od Ojca, jako dar Jego miłości, dar bezinteresowny, dar darmowy, bo nie są przywiązani duchowo do dóbr tego świata i są gotowi rozporządzać nimi według zasad sprawiedliwości i miłości. Za takie właśnie ubóstwo, wedle Boga, Jezus wysławia Ojca, iż zakrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je prostaczkom. Ale nie oznacza to odsunięcia ludzi, materialnie lepiej sytuowanych, jak na przykład ów celnik Zacheusz, który wszedł na drzewo, aby Jezusa zobaczyć i zaprosić do swego domu, czy też innych, których imiona znane są z Ewangelii. Wedle słów Chrystusa, błogosławieni są ubodzy duchem, i błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Swe ewangeliczne orędzie Jezus stara się przekazać słuchaczom w sposób dostosowany do ich umysłowości i kultury. Sam wyrastał pośród nich w latach życia ukrytego w Nazarecie. Znał to umysłowość, kulturę i tradycję swojego ludu, głęboko zakorzenioną w dziedzictwie Starego Testamentu. Właśnie dlatego prawdy, które głosi, przeobleka najczęściej w formę przypowieści – co też znalazło swe odzwierciedlenie w zapisach ewangelicznych. Czytamy u Mateusza. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Istotnie przypowieści, nawiązując do spraw życia codziennego i codziennej obserwacji, Ułatwiały kontakt z najmniej nawet wykształconym słuchaczem. Jednakże ukryta w nich tajemnica Królestwa Bożego domagała się szczególnych wyjaśnień, o które nieraz prosili apostołowie. Właściwe i pełne jej rozumienie można było i można osiągnąć tylko przy pomocy wewnętrznego światła, które pochodzi od Ducha Świętego. Jezus to światło obiecywał i dawał. Zwróćmy jeszcze uwagę na trzeci rys właściwy nauczaniu Jezusa. I uwydatniony w adhortacji Pawła VI Ewangelii Nunciandi, ogłoszonej po synodzie 1974 na temat ewangelizacji. Jezus, Ewangelia Boga, był pierwszym i największym głosicielem Ewangelii. Takim był aż do końca, aż do doskonałego wypełnienia i do ofiary ze swego ziemskiego życia. Tak, Jezus nie tylko głosił Ewangelię, ale sam był Ewangelią. Ci, którzy Mu uwierzyli, poszli za Słowem Jego przepowiadania, a bardziej jeszcze za tym, który przepowiadał. Poszli za Nim, On bowiem dawał Słowo Życia, jak mówi Piotr, wysłuchawszy mowy Mistrza w synagodze w Kafarnaum. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz Słowa Życia Wiecznego. Owa tożsamość Słowa i Życia, przepowiadającego z przepowiadaną Ewangelią, zachodzi w sposób doskonały tylko w Jezusie. I dlatego my także mu wierzymy, idziemy za nim jako jednym nauczycielem. Jest to ostatni etap naszych długo już trwających kateches chrystologicznych o Jezusie Chrystusie i o jego posłannictwie. Jego posłannictwo jest ściśle związane z tym, kim on był. Był prawdziwym Bogiem, synem przedwiecznym, współistotnym Ojcu, który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. I te słowa, które powtarzamy w naszym kredo, mówią o jego posłannictwie zasadniczym. Dla nas i dla naszego zbawienia, stając się człowiekiem, przyszedł głosić Królestwo Boże, bo zbawienie nasze, zbawienie wieczne, związane jest z Królestwem Bożym, z naszym wejściem do Królestwa Bożego. Głosił nam zaś Ewangelię jako prawdę tego Królestwa. Ewangelia to znaczy dobra nowina. Trzeba więc powiedzieć. Że jest to zasadniczo nauka optymistyczna, jednakże bardzo daleka od jakiegokolwiek optymizmu powierzchownego, jakiegokolwiek optymizmu doczesnego. Nie głosi Chrystus Ewangelii raju na ziemi. Owszem, wobec każdego ze swych słuchaczy i wyznawców z pokolenia na pokolenie stawia wymagania. I te wymagania przede wszystkim on sam podejmuje. W centrum Ewangelii, w centrum posłannictwa Chrystusa. U szczytu tego posłannictwa jest Krzyż. I Krzyż zostaje ostatnim słowem, najwyższą syntezą Jego Ewangelii i Jego posłannictwa. Równocześnie jest on znakiem zbawienia. Jest także wyjaśnieniem ostatecznym dla wszystkiego, co nas w życiu boli, dla wszystkiego, co w naszym życiu jest krzyżem. Jednakże poprzez Krzyż mówi dobra nowina, bo to, co boli, to, co jest krzyżem. Ostatecznie prowadzi do zbawienia, do królestwa Bożego, do wiekuistego szczęścia. Chrystus odpowiada Ewangelią na to, co jest głęboko zakorzenione w człowieku, na pragnienie szczęścia i to szczęścia pełnego. Ta sprawa posłannictwa Chrystusa i jego różnych aspektów będzie przedmiotem wielu jeszcze kolejnych kateches. Witając dzisiaj tutaj księży biskupów i pielgrzymów z Polski, nie mogę nie myśleć o tym, że ta Ewangelia Królestwa Bożego, głoszona kiedyś na ziemi palestyńskiej, przede wszystkim dla ludu wybranego, została równocześnie przeznaczona dla wszystkich narodów i z biegiem wieków i pokoleń dotarła na nasze ziemie. A jeśli o tym mówię dzisiaj, to mówię także z myślą o zbliżającym się Dniu Świętego Wojciecha, który dla nas w Polsce oznacza właśnie ten początek ewangelizacji. Wojciech. Sen i biskup bratniego nam ludu czeskiego przybył na naszą ziemię pod koniec swojego życia, ażeby tutaj głosić Chrystusa, czyli słowa życia wiecznego, i żeby zostać wobec nas przez cały tysiąc lat świadkiem tego Chrystusa przez swoją własną męczeńską śmierć dla prawdy Ewangelii, dla zbawienia dusz. Łączę się z Kościołem w Polsce w tę patronalną uroczystość wszystkich Polaków w Dniu Świętego Wojciecha, zarówno w Gnieźnie, jak i na całej ziemi Polski. I wszystkim przekazuję serdeczne błogosławieństwo. Współpraca z Libią i tu Admieniamy się na rynku. I wolunta Sì, in cielo e in terra. Ma nel nostro quotidiano da noi soli e dimite vita nostra, si sì, pur nel nostro inizio e vittorio nostri, e tre lo induca in tentazione.